Halo, halo, dzień dobry. Jak to mówią? Dobre chorizo nie jest złe. 6,5 stówki zostało do celu. Mamy 17. Znaczy... 7 rano mamy. Kolejny odcineczek. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy. Pyk! Słuchajcie, kurde, ale miałem przyjemną kontrolę z dyłanami. Na bramkach tutaj za Arles, jak już się odbiera ticket, stoją i kontrolują ciężarówki, busy i tak dalej. No i mnie zatrzymali i gościu mnie pyta, czy umiem po francusku. Ja mówię, że przywitałem się po francusku. Mówię, że nie, a po angielsku tylko. Okej. No i coś do mnie po francusku gada. Tak mówię, dobra, no to mu pokażę, nie? Dałem mu CMR-kę, mówię mu Hiszpania, Włochy, Hiszpania, Niemcy. Że najpierw jadę do Włoch, potem do Niemiec. Okej. Ale czy może zerknąć? Ja mówię, no możesz, nie? Tworzyłem mu pakę, zobaczył i przyszedł drugi gościu i się z nim przywitałem, też po francusku. Ja mówię, tam słyszę, że po francusku mówi, że kolega mówi, że ja tylko po angielsku. Ja mówię, że nie, że tylko trzy słowa tylko i tak dalej, nie? No i generalnie tamten se sprawdzał, czy tam nikogo nie mam na pace i tak dalej. Pytają się, co to jest, o to mówię, tam co to jest, że to na minus 20, dlatego taki mróz zypnął z paki. Okej, nie? No i słuchajcie, już miałem odjeżdżać, bo oddał mi CMR-kę i mówię, że dziękuję, że have a good day. I tak do niego mówię, że in French it will be, correct me if I'm wrong, nie? Bonjour, ne. Jak go słyszał, bonjour, ne, to ten starszy ten przyszedł, good, do mnie i tak dalej. Chyba chłopakom dzień zrobiłem generalnie. Ja pierdykam. Uśmiechnięci od ucha do ucha byli. Ale to jest też coś, o czym ja ciągle powtarzam i zawsze będę to powtarzał. Ja przeżyłem taki szok kulturowy trochę, jak zacząłem jeździć. Wiecie, no nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś, za czasów, jak zdałem prawko i tak dalej, ja miałem z policją, zazwyczaj jak mnie policja zatrzymywała, to dlatego, że chciała się do czegoś dopieprzyć. Nie była rutynowa kontrola, tylko zazwyczaj do czegoś się chcieli dopieprzyć. I miałem taki reverse culture shock, znaczy w sumie szok kulturowy, nie reverse culture shock. I miałem taki szok kulturowy, że wiecie, jak mnie zatrzymywała policja, to ja już mówię, za co będzie mandat. A tutaj po prostu oni kontrolują i pilnują, czy wszystko jest okej. I jak podchodzicie do nich z takim luzem, nie jesteście zestresowani, z uśmiechem na twarzy i tak wiecie, w miłej atmosferze, to te kontrole zupełnie inaczej jakby wyglądają. O, zupełnie inaczej wyglądają te kontrole. I jest miła, fajna atmosfera, nie ma problemów tak naprawdę. Tymczasem 600 km zostało, 5 dych ujechałem i już kontrola, nie? Ale szybka kontrola i jedziemy dalej. W ogóle myłem auto we Francji, jak jechałem do Hiszpanii. To jest efekt jednego dnia, ta szyba, nie? Wystarczy jechać do Hiszpanii latem i macie robakowo na szybie.
Polsko, zostało do celu 360 km. Słuchajcie, taka ciekawostka, historyjka z bramek. Korek, jak nie wiem, zastanawiałem się, skąd się wziął ten korek. No stąd się wziął, że generalnie na bramkę z telepasem wjechał sobie pan nowym Mercedesem, osobówką i miał problem, bo nie miał jak wziąć, zapłacić. Tam jest niby automat, ale nie wiem, jak to działa do końca. W każdym razie stał i zakorkował wszystko. Jest jak wow, wielki, ogromny znak. Rezerwę telepisz, nie wiem, jak to tam się czyta po francusku. Ale w Polsce macie podobną sytuację. Jest znak, że dojeżdżacie do bramek. Znaczy, była, bo teraz jest trochę inaczej już, tak? Ale były sytuacje, że tylko via tol, tylko via auto. Trzy prawe pasy, tylko via auto. I nie wiem, czy ludzie w dzisiejszych czasach mają problem z czytaniem, czy o co chodzi. Zawsze się znajdzie ktoś, zawsze się znajdzie ktoś, kto się wpierdzieli i zakorkuje cały pas dla telepasa. I w teorii kupujecie sobie tego telepasa via auto czy cokolwiek, żeby na tych bramkach nie stać w korkach, żeby przelecieć raz, dwa, trzy, osiem, pięć. W praktyce wygląda to tak, że zawsze jakiś pan, który nie umie w pismo czytano, pisano obrazkowe, to się po prostu wpierdzieli i wam wszystko przyblokuje, nie? O, parking zamknęli przy Monaco. Co tam się dzieje? Obwodnica Mediolanu, wschodnia obwodnica Mediolanu, która de facto jest darmowa. Do celu zostało 60 km. Jest godzina 13.40. Chwilę po 14.00 będę na miejscu. No i to prawdopodobnie będzie koniec kilometrów na dzisiaj, bo chyba nigdzie dalej nie będę jechał. Raczej nie czuję się na siłach dzisiaj, żeby jechać. Poza tym mam co robić, więc wystarczy. Słuchajcie, godzina 15, towar rozładowany. Ja wiem, bo wielu osób zaraz zwróci na to uwagę, że Damian zarośnięty jesteś i tak dalej. Wiem, po prostu fizycznie nie miałem czasu przez ostatnie kilka dni, a ja mam tak, że to jest też trochę moje zaniedbanie, nie? Bo ja mam tak, że tak, najpierw w ogóle nie lubię się godzić na zero, zacznijmy od tego. No i czekam, aż ta broda urośnie. Potem, to mi się nie chce, to jeszcze jeden dzień. To jeszcze jeden dzień, nie, to jeszcze nie wygląda tak źle. A potem przychodzą takie 4 dni, że nie mam czasu, żeby po prostu się bawić w golenie, trymerowanie, nie wiadomo co jeszcze, bo to jednak z 15 minut potrzebujecie, wolę iść po prostu spać na te 15 minut. I okazuje się, że przez te kilka dni, kiedy nie mam czasu, rośnie mi taka, jaka właśnie mi urosła. A jak wiecie, lub nie, ci co pamiętają starsze odcinki, moja broda nie wygląda zbyt okazale, jak jest taka już, wiecie, taka duża taka. Dobra, plan jest następujący. Jedziemy na parking. Jedziemy na parking. Ogarnąć się dzisiaj. Chociaż deszcz pada. I na dzisiaj to chyba tyle. Jutro tak, mam taki plan, żeby sobie przez góry pojechać. Nie wiem jeszcze, co z tego wyniknie. Ale może się uda.
Halo, halo, taki update sytuacyjny. Wczoraj już nie miałem absolutnie siły na nic, więc poszedłem spać i nie kontynuowałem odcinka. I tak sam myślę, że nie wiem, czy będzie dłuższy, czy nie będzie dłuższy, ale kontynuujemy dzisiaj. Jutro nic nie nagrywam, prawdopodobnie będą tylko nudne Niemcy, nic się nie będzie działo. A dzisiaj będziemy się puszczać przez Alpy, przez włoskie Alpy, na skróty. No bo tak, i tak muszę płacić za autostradę gotówką, w sensie kartą, i tak, bo nie mam telepasa, więc stwierdziłem, że po prostu ominę autostradę. Ja myślę, że dla wielu kierowców to jest nie do pomyślenia, żeby było Highlandem walić, zwłaszcza przez Alpy. Ale wbrew pozorom, te drogi przez Alpy, alpejskie drogi we Włoszech są w bardzo dobrym stanie. Czego nie można powiedzieć o landach wokół Mediolanu, Rzymu, czy już co w ogóle Neapolu. Także zapraszam na ciąg dalszy odcinka. Właśnie ruszamy z parkingu za chwilkę. Znaczy szarówka tak, ale muszę wam powiedzieć, wrąbałem się całkiem przypadkowo na Strada Provinciale, czyli nie trasę, którą jest jakaś droga krajowa, wojewódzka czy cokolwiek, tylko droga taka lokalna. I ku mojemu zdziwieniu, potwierdza to w sumie trochę moje słowa, które mówiłem wcześniej, że naprawdę fajnej jakości drogi są w Alpach, we Włoszech. Spojrzałem na Google Maps przed chwilą, żeby zobaczyć, gdzie jestem, tak do Google Maps i się przeraziłem. To jest taka biała, cieniutka droga na mapie. Ale we Francji taka droga, to by się za głowę łapał. A tutaj się da normalnie jechać.
O kurde, słuchajcie, zatankowane jesteśmy w Austrii. Z tego co widziałem, to kumpel stoi na parkingu po drodze i tak chyba do niego pojedziemy. Tylko to się będzie wiązało z tym, że muszę wjechać w głąb Niemiec i tak do drugiej pociągnąć. Jak trzeba, to się zrobi. No jutro zostanie tylko 600 km, to niecałe. Chyba 550. Cena paliwa. Staniało. Staniało, bo jeszcze pamiętam, że było po euro 90 prawie w Austrii. Także idzie to w dół, niestety za pomocą podatków. Słuchajcie, to było naprawdę dziwne. Jesteśmy w Niemczech, 20 km mam do tego parkingu, na który jadę. Na wysokości Ulm jestem mniej więcej. Słuchajcie, jadę sobie, wyprzedziła mnie policja i tak sobie pojechała. I nagle odpalili tylko i wyłącznie napis. Follow me, bitte folgen, i tak dalej. Ale oni byli jakieś 300 metrów przede mną. I tak przyglądam się, komu oni to pokazują? Mi? I słuchajcie, specjalnie przyspieszyłem, żeby do nich dojechać i w tym momencie mi mrygnął kogutem raz i pokazał kierunkiem, że mam za nimi zjechać. I tak naprawdę to wyglądało tak, że wziął ode mnie dokumenty, popatrzył, zapytał się, czy piłem alkohol, czy paliłem kiedyś marihuanę. Powiedziałem mu, że no zdarzyło się, ale przez ostatnie tygodnie nie. No okej, okay, dobrej nocy. Słuchajcie, druga 50. Co im się urodziło, kurde, o tej porze? Tak na koniec trasy dzisiaj. Takie historie. Dobra, słuchajcie, koniec tego dobrego. Idziemy spać. Znaczy nie wiem, czy dobrego. Ale fajny dzień był na pewno. Jutro vloga nie będzie, w poniedziałek będziemy nagrywać. Już. Trzymajcie się cieplutko, życzę wam wszystkim, czego sobie chcecie, żeby było fajnie, a ja idę spać. Dobranoc!